Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj pod koniec miesiąca mam dla Was recenzję perełki, moi drodzy, a jest to monitor Philipsa 272P4, konstrukcja z linii profesjonalnej, o czym już mówi nam tutaj sam model, ale co ciekawe, konstrukcja 27-calowa z rozdzielczością Quad HD i dodatkowo wyposażona w matrycę PLS. Panel PLS o rozdzielczości 2560x1440 pikseli zastosowany w tym monitorze pozwala nam na osiągnięcie bardzo dużych kątów widzenia. To sobie za chwilkę sprawdzimy. Co do samego panelu PLS, jeżeli się z nim spotkaliście, to pewnie wiecie, że tutaj również należy oczekiwać odwzorowania kolorów podobnych, a nawet trochę lepszych niż w IPS-ie. Same panele IPS wprowadził Samsung jako właśnie odpowiedź na panele IPS. Tutaj, moi drodzy, mamy do czynienia z matowym ekranem i on faktycznie bardzo dobrze rozprasza światło. Linia profesjonalna, więc co do ergonomii, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, ponieważ położenie możemy regulować w bardzo szerokim kącie, zarówno jeżeli chodzi także o odchylenia w jedną, jak i w drugą stronę. Może przesunę go trochę, bo to jednak duży monitor. Bez problemu, bez tutaj nawet, zobaczcie, ruszenia podstawą jesteśmy w stanie sobie nim regulować. Co ciekawe, nic nie skrzypi, jedynie słyszymy tutaj pracę całego układu. No i oczywiście to jest również monitor, który umożliwia nam ustawienie go w pozycji pivot, tak? Czyli odwróconej o 90 stopni. Tak jak widzicie, no, ogarnięcie 27-calowego monitora w pozycji pivot to jest nie lada wyczyn z bliższej odległości. Ale ta funkcja się przydaje, ja również z niej korzystam. Ok, wrócimy sobie do normalnego położenia i zobaczmy, jak wykonany jest to monitor. Obudowa monitora 272P4 wykonana jest w tworzywa, które dodatkowo stylizowane jest na takie szczotkowane aluminium. Co do grubości ramek, to te są tutaj standardowe. Ta dolna, jak i wyższa, są troszeczkę większe. One mają ponad 2,5 cm. Natomiast te ramki boczne, one posiadają niecałe 2 cm szerokości. Na górnej ramce mamy również umieszczoną kamerkę oraz mikrofon umożliwiający nam prowadzenie wideorozmów. I jakość nagrań tutaj jest wystarczająca do działania tej kamery. Musimy mieć podłączony monitor pod port USB i najlepiej zainstalowane oczywiście również sterowniki. Podobnie jak we wszystkich testowanych przeze mnie do tej pory monitorach Philipsa z tej linii profesjonalnej, również 272P4 posiada czujnik sensor zbliżeniowy, czyli tak zwany power sensor, który informuje monitor o tym, czy akurat jesteśmy przed komputerem, czy też nie. Jeżeli po określonym czasie naszej nieobecności, która tutaj jest określana na podstawie odległości, ekran po prostu ulega ściemnieniu, co pozwala nam na zaoszczędzenie energii. Do zarządzania menu OSD służy nam przyciski dotykowe. Cały panel umiejscowiony jest na prawym dolnym narożniku ramki. Natomiast tutaj również warto zaznaczyć, że po instalacji oprogramowania z płyty, która oczywiście również jest dostarczana z tym monitorem, mamy możliwość sterowania ustawieniami, wszystkimi ustawieniami monitora, również z poziomu systemu. Z boku, ale już z tyłu monitora, producent umieścił przycisk, który umożliwia nam całkowite odcięcie zasilania od monitora. Hub na 3 porty USB w standardzie 3.0 znajduje się po przeciwnej stronie przełącznika. Pozostałe porty umieszczone są na dole. Jest to wejście zasilające, dwa pełnowymiarowe display porty i tu od razu też taka uwaga odnośnie specyfikacji. Możemy łączyć te monitory, słuchajcie, łańcuchowo, czyli jeden za drugim. Jeden port DVI oraz dwa pełnowymiarowe porty HDMI. Mamy również tutaj wejście audio na standardowy 3,5 mm mini jack. A to dlatego, że tutaj troszeczkę wyżej na ramce mamy z kolei wyjście i możemy bez problemu podłączyć sobie słuchawki. Monitor Philipsa posiada również tutaj dwa 2-watowe głośniki, to są 2 waty w RMS-ie. Jeżeli chodzi oczywiście ich jakość, użyteczność, no to ja powtarzałem to niejednokrotnie, powtórzę to również i dzisiaj, że to są głośniki, które stanowią tylko i wyłącznie alternatywę, które mogą nas uwolnić od najtańszych głośników obok komputera, ale oczywiście one dobrego zestawu czy dobrych słuchawek nam nie zastąpią. Natomiast to jest monitor, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań biurowych, profesjonalnych i to z uwagi na matrycę, jak i również rozdzielczość oraz nawet samą serię profesjonalną z dużą możliwością regulacji i tutaj on przede wszystkim ma być używany w biurach i tam takie głośniki moim zdaniem w zupełności wystarczą.
we wsporniku tutaj od podstawy mamy również otwór do aranżacji okablowania. Rzecz być może mało istotna dla części z Was, natomiast chciałbym zaakceptować obecność takiego rozwiązania oraz każdego innego do aranżacji okablowania, bo ja powiem szczerze sobie, nie wyobrażam na chwilę obecną, żeby kable miały luźno wisieć i jeżeli takich monitorów nie ma, to ściskam je nawet opaską zaciskową, bo to jest naprawdę bardzo dobre i trochę niedoceniane rozwiązanie. Jak do tej pory można powiedzieć, że było słodko, natomiast całkowicie słodko z tym monitorem też nie jest. O największej wadzie, jaką jest cena tego monitora, powiem na końcu, natomiast tutaj pierwsza rzecz, która rzuciła mi się od razu, że tak powiem, w oko, kiedy użytkowałem tego monitora, to jest działanie całego panelu dotykowego przycisków. Moim zdaniem on działa naprawdę dosyć opornie i można by to poprawić, a jeszcze chętniej zobaczyłbym tutaj faktyczne, fizyczne przyciski. Moi drodzy, że tak to ujmę, krótki teścik rozdzielczości. Po mojej stronie lewej widzimy dzisiaj testowany monitor Philipsa 2712P4, natomiast w rozdzielczości Quad HD, natomiast po mojej prawej stronie widzicie monitor BenQ XL2420T z rozdzielczością Full HD. W tej chwili wyświetlany jest na panelu po lewej stronie program Excel, oczywiście Microsoftowy, i to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest przede wszystkim przestrzeń robocza i różnica, jaka jest pomiędzy tymi dwoma monitorami. W przypadku rozdzielczości Quad HD widzimy ilość kolumn aż do AI, a ilość wierszy aż do 62 całkowicie. Jeżeli przeniesiemy sobie teraz nasz arkusz kalkulacyjny na panel o rozdzielczości Full HD, to zobaczmy, że zarówno kolumn, jak i wierszy mamy zdecydowanie mniej. W przypadku wierszy widzimy ich do zaledwie 43. Natomiast w przypadku kolumn tu również sytuacja ulega pogorszeniu, ponieważ widzimy je tylko do Z. Logicznie sytuacja wygląda w przypadku programów graficznych. Najprostszy GIMP, w którym obrabiam, przygotowuję dla Was zdjęcia do recenzji i zobaczcie, ile mamy tutaj przestrzeni roboczej. Nie zmieniając, moi drodzy, układu, przenoszę sobie całość na panel o rozdzielczości Full HD i w tym przypadku można powiedzieć zaledwie Full HD, bo zobaczmy, ile tracimy z samej przestrzeni roboczej. Już zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości nie mieści nam się na ekranie roboczym i żeby całość zobaczyć, musimy je po prostu zmniejszyć, a to oczywiście daje nam mniejszą dokładność. To jeszcze nie wszystko, bo oczywiście korzystając z tego monitora na co dzień, mam ustawioną tutaj maksymalną paletę barw, natomiast korzystając z palety ograniczonej, mamy możliwość tutaj, moi drodzy, uzyskania bardzo dużego zagęszczenia pikseli na, moi drodzy, aż do poziomu 82 ppi. Teraz kilka słów odnośnie pozostałych parametrów, moi drodzy. To jest monitor niestety tylko 60-hercowy i ze stosunkowo dużym opóźnieniem, ponieważ ten klasyczny, powiedzmy, czas opóźnienia wynosi aż 12 milisekund, czas reakcji matrycy, przepraszam. Natomiast w trybie Smart Response on schodzi do 6 milisekund, natomiast to jest od szarego do szarego i o tym należy pamiętać. To niestety, ale przekłada się i to dość znacznie na pogorszenie komfortu w grach. Choć oczywiście nie jest to monitor dla graczy dedykowany, należy sobie z tego zdawać sprawę. Mamy tutaj przede wszystkim ten wolniejszy czas reakcji matrycy, mamy tylko 60 Hz, co oczywiście przy dobrej karcie graficznej już nam tutaj ogranicza tą ilość wyświetlanych klatek. Natomiast ktoś może wpaść na tak dziwny pomysł jak ja i na przykład również na tym monitorze grać. Mamy dostępny w menu Smart Imagine również tryb gry, z którego teraz w tym momencie korzystam. To są predefiniowane ustawienia tutaj przez producenta i powiem Wam, że jak chodzi o jakość, komfort rozgrywki, no to tutaj trzeba przyznać, że no niestety, ale ten monitor sprawdza się co najwyżej bardzo średnio. Żebym sobie pod nogi granat, widzicie, rzucił. Zobaczymy, czy uda mi się podłożyć. Może mi się uda. Ok. Ściemnienie, które widzieliście, to jest, moi drodzy, kwestia kontrastu, tak? Smart kontrast. Wow. Czy to byli nasi? To byli nasi, bo tak to już bym dawno zginął. Może uda mi się trochę tutaj przeczekać. Weźmiemy sobie. No, zaraz będzie po wszystkim.
No proszę, nawet kogoś tam ubiłem. Dobra, biegniemy dalej. Aj, dorwał mnie, dorwał, co za gościu. Ale no niestety, mówię, tutaj ten komfort rozgrywki niestety nie jest na tak dobrym poziomie, jak ja bym tego oczekiwał. Z pozostałych trybów mamy tryb ekonomiczny, tryb wyłączony, tryb biuro, zdjęcie oraz film. Jak chodzi, powiem wam szczerze, o jasność obrazu, to najlepiej gra się na trybie zdjęcie. To jest może i śmieszne, ale tak po prostu jest, jak tam wyglądam ze statystykami, nie jest najgorzej. Tutaj ten obraz jest pod tym względem kontrastu również najbardziej najlepszy, moim zdaniem. Sobie może dołem pójdziemy, nie będą go chronili. Poczekamy, aż chłopaki tam na górę gdzieś wejdą. Zaraz podłoży. Pach. O. Ja dorwałem jego partnera, a partner dorwał mnie. No okej, lecimy sobie dalej. Drodzy, kąt widzenia, ja tutaj wybrałem taki obraz, który ma i ciemne, jak i jasne elementy. W tej chwili jesteśmy w trybie zdjęcia, czyli tak jak i ostatnio zostawiłem sobie na grze. Mniej więcej na wprost ekranu widzimy obraz. Widzimy co do kątów podawanych przez producenta, to jest 178 stopni w pionie, jak i w poziomie. I są to wartości jak najbardziej realne, ponieważ zobaczcie, tutaj możemy być prawie że pionowo nad tym monitorem. To samo dotyczy przemieszczenia się w bok i obraz nie ulega żadnej zmianie. Czarny pozostaje czarnym, nic nam do szarego również tutaj nie ucieka. Kolory nadal są żywe, nadal są naturalne. Nie ma zauważalnej gradacji barw. W tej chwili wyświetlany jest czarny obraz. Tutaj od razu informacja o podświetlaniu. To jest oczywiście podświetlenie LED-owe, natomiast wide LED. I zobaczmy sobie na równomierność podświetlania, zwłaszcza gdzieś tutaj przy ramkach. Powiem wam szczerze, że w zasadzie organoleptycznie nie jesteście w stanie zobaczyć różnicy tutaj w podświetlaniu. Natomiast czytając inne recenzje, gdzie były wykonywane odpowiednie pomiary, to tam podobno te różnice dochodziły aż do 20%. Natomiast mówię, ja tutaj organoleptycznie nie jestem w stanie stwierdzić różnic, a bywają takie monitory, gdzie ta różnica w podświetlaniu widoczna jest gołym okiem. I czas na kilka słów podsumowania moich testów i recenzji monitora Philips 272P4 konstrukcji dedykowanej do zastosowań profesjonalnych z linii profesjonalnej z matrycą PLS z rozdzielczością Quad HD. Jak odbieram ten produkt? Przede wszystkim tutaj na dużą pochwałę zasługuje wykonanie tego monitora. Wszystkie, całe tworzywo jest przede wszystkim matowe, dzięki czemu się tak szybko nie brudzi. Wykonanie jest estetyczne, producent zadbał o szczegóły, spasowanie elementów, nie mam co do tego żadnych uwag. Kolejna rzecz, na którą zasługuje tutaj monitor Philips na pochwałę, to jest matryca, która jest matowa, a nie błyszcząca. Bardzo dobrze sprawdza się to, jeżeli chodzi właśnie o rozpraszanie promieni słonecznych, chociażby tak jak w dzisiejszy dzień. Jak widzicie, praktycznie nic się nie odbija, co najwyżej widzicie smugę światła. Bardzo dobre kontrasty, bardzo dobre wierne oddanie barw. To są również tutaj zauważalne plusy tej konstrukcji. Duże zagęszczenie tych pikseli, jeżeli zmniejszymy sobie paletę barw do 6 bit, takie rozwiązania jak najbardziej są stosowane, zwłaszcza przy różnego rodzaju projektowaniu CAD. Ten monitor spełni te wymagania, tym bardziej, że mamy tutaj dużą powierzchnię roboczą, większą od standardowych monitorów z rozdzielczością Full HD. Idziemy sobie dalej. Na plus również zasługuje wyposażenie w porty. Co prawda nie ma DisApp, ale kto kupując monitor za 2500 będzie go podłączał jeszcze analogowo. Mamy tutaj dwa porty DisplayPort, które możemy jeszcze łączyć szeregowo różne monitory. Mamy dwa pełnowymiarowe porty HDMI, mamy również port DVI, więc myślę, że wyposażenie zadowoli tutaj każdego. Mamy dodatkowo hub USB na 3 porty już w standardzie 3.0 oraz możliwość podłączenia tutaj bezpośrednio dźwięku analogowo, również z wyjściem słuchawkowym. Niestety trochę ubolewam nad przyciskami, ponieważ no niestety, ale te działają stosunkowo opornie. Samo menu już jest w pełni spolszczone. Mam dodatkowo możliwość obsługi menu przez oprogramowanie dołączone do tego monitora. Kolejna rzecz, na którą tutaj troszeczkę ubolewam, no to jest niestety, ale ten czas reakcji. W przypadku matrycy PLS ten typowy czas reakcji wynosi aż 12 milisekund, Smart Response 6 milisekund, to wciąż jest stosunkowo dużo i tutaj pod tym względem, jeżeli chodzi na przykład o zastosowania takie bardziej growe, no to tutaj matryce TN, które mają gorsze odzwierciedlenie kolorów, które mają gorsze kąty, mają gorszy kontrast,
niestety, ale sprawdzą się po prostu lepiej. Dlatego to nie jest monitor do wszystkiego i o tym należy pamiętać. Co do poboru prądu, to tutaj ten zmierzony na watomierzu pobór mocy z gniazdka przez ten monitor w trybie standardowym wynosił poniżej 40 W. Czy to jest dużo? No stosunkowo dużo, jak na konstrukcję 28-calową i podświetlaną jeszcze diodami LED, no ale też jakiejś tragedii nie ma. W przypadku tutaj, kiedy mieliśmy ustawiony maksymalny kontrast, maksymalne podświetlanie, kiedy ustawiłem to ręcznie, no to w tym momencie ten pobór nieznacznie przekraczał 40 W. I moi drodzy, ocena końcowa. Niestety, ale tutaj dosyć dużym minusem to jest cena. Cena tego monitora, no, który dla przeciętnego zjadacza chleba będzie wręcz kosmiczna, bo 2,5 tysiąca na monitor to jest dużo. W tej cenie jesteśmy w stanie zbudować sobie zestaw nawet trzech tańszych monitorów z rozdzielczością Full HD, ale pamiętajmy o przeznaczeniu tego monitora, pamiętajmy o grupie docelowej. To są osoby, które będą wykorzystywały ten monitor nie do Worda, nie do Excela, ale często do o wiele bardziej profesjonalnych zastosowań. Dzięki wiernemu oddaniu bar on również sprawdzi się w takich domowych, amatorskich zastosowaniach, jeżeli chodzi o obróbkę audio, o obróbkę wideo, o obróbkę zdjęć. Więc myślę, że z uwagi na zalety, które ten monitor posiada, na jego jakość wykonania, jak najbardziej zasłużone 4,5 ten monitor może ode mnie otrzymać. To mówię, nie jest monitor do wszystkiego i trudno go obarczać tym, że nie gra się na nim tak komfortowo jak na innych konstrukcjach. No a niestety, ale za jakość tutaj przychodzi nam płacić i tutaj głównym minusem to jest niestety cena. Produkt jest stosunkowo świeży, więc mam nadzieję, że ta cena spadnie i osoby zainteresowane tym produktem będą tutaj bez problemu mogły rozważać go, jeżeli chodzi o zakup monitora i to na długie lata. W tym odcinku to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.